Witajcie. Dziś zabieramy Was do kolejnej miejscowości w Zielonych Ardenach. Odwiedzimy wioskę La Glaize-Stoumont, przez którą w grudniu 1944 roku szło główne natarcie wojsk niemieckich w kierunku Antwerpii. Obejrzymy jedynego w Europie zachowanego w całości tygrysa królewskiego i jednego z trzech na całym świecie. Zajrzymy do Muzeum December 44, które powstało na kanwie tych wydarzeń i pojedziemy na leśny parking w Balen-Hoestrux, gdzie odwiedzimy rezerwat przyrody. Jak zawsze sporo informacji w maksymalnie krótkim czasie. Zapraszamy. Chodźcie z nami. Wchodzi intro i jedziemy. Stoumont. Cicha, malutka miejscowość w sercu belgijskich Arden w prowincji Liège. Zamieszkała przez około 3100 osób. Bardzo małe muzeum. Muzeum jest bardzo małe, ale tu jest parking jakiś. Ale jest ogromny, ja też cię. Jesteśmy w miejscowości Stoumont, Belgia. Tędy szło główne natarcie niemieckie podczas ofensywy w Ardenach w 1944 roku. Miało one na celu odcięcie wojsk aliantów, dotarcie do Antwerpii od zapasów i zepchnięcia ich na brzeg Atlantyku. Przed nami stoi prawdopodobnie chyba jeden w całości zachowany egzemplarz czołgu Tygrys II. Wyprodukowano ich 837 sztuk. Z wieżą seryjną, a w sumie wyprodukowano ich 887. Tutaj widzimy pancerz z przodu pochylony 50 stopni, pancerz grubości 15 cm, tak więc pociski Shermanów nie miały najmniejszych szans przebicia tego pancerza. Jedyne czołgi, które mogły zniszczyć to monstrum, to były rosyjskie Isy i T-34 pod warunkiem, że strzelały z tyłu lub z boku. ...10 metrów długi, 69 ton. Silnik 700 koni mechanicznych. Tutaj widzimy, są to uszkodzenia najprawdopodobniej po odłamkach lub po broni maszynowej jakiejś, które w zasadzie nie robiły żadnego wrażenia na tym pancerzu, który ten czołg posiada. Jest to szczyt ewolucji pancernej II wojny światowej, jedna z niemieckich cudownych broni. Armata 88 mm wystawała ponad czołg o 3 metry. Jest monstrualnie wielki. Załoga 5 osób. Uzbrojenia mogło ze sobą zabrać około tony. Około 80 pocisków. Odkształcenia w pancerzu po jakiejś broni lub armaty, lub podejrzewam Shermany, najprawdopodobniej walianci tutaj masowo Shermany stosowali, tak więc mi się wydaje, że to będzie Sherman lub jakaś artyleria przeciwpancerna. Zobaczcie. Gąsienica szerokości 80 cm. Centymetr gąsienicy, centymetr kwadratowy gąsienicy 1,25 kg waży. To już jest wieża Hęśla. Pierwsze 50 sztuk były z wieżą Porsche. Wieża była bardziej taka opływowa, ale było też dużo ograniczeń z nią związanych. Dlatego Hęśla wprowadził tutaj zmiany. Z czołgów w ogóle produkowany w Kassel, ale wyprodukowano ich tak mało ze względu na naloty. Był awaryjny, może statystycznie się nie psuł bardziej jak T-34 rosyjski, ale problem był z częściami do niego ze względu na naloty dywanowe, tak więc dlatego ich niezbyt wiele wyprodukowano. Ofensywa w Ardenach, bitwa o Ardeny, w historiografii znana także jako bitwa o wybruszenie.
Bitwa stoczona w Ardenach na przełomie 1944 i 1945 roku była ostatnią dużą operacją ofensywną wojsk niemieckich na froncie zachodnim podczas II wojny światowej. Armia niemiecka zamierzała rozciąć siły aliantów, oddzielając wojska brytyjskie od amerykańskich, zdobyć Antwerpię, a następnie zaatakować w kierunku północnym, okrążając i niszcząc cztery armie alianckie. Miało to zmusić aliantów zachodnich do wynegocjonowania pokoju z państwami Osi. Niemiecka nazwa tej operacji brzmiała na początku Jesienna Mgła, ale później dla zmylenia aliantów zmieniono ją na Wacht am Rhein, Straż nad Renem. Pomimo, że ofensywa zakończyła się ostatecznie klęską, początkowo zaskoczyła aliantów i zmusiła ich do poważnych zmian w planach oraz zaangażowania sporych sił do jej powstrzymania. W zasadzie można powiedzieć, że to był ostatni zryw niemieckiej armii o tak dużej skali, w którym wykorzystano resztę rezerw sprzętowych. I szczerze mówiąc, ale jest to moja opinia, nie jestem historykiem, tylko pasjonatem II wojny, ale moim zdaniem, gdyby Niemcom starczyło paliwa, to kto wie, jakby się to wszystko zakończyło. Muzeum December 44 nie jest największym tego typu obiektem, który odwiedziliśmy w Europie, ale jest pierwszym, gdzie można kupić oryginalne artefakty z tej kampanii. Do dziś rolnicy wykopują na polach hełmy, uzbrojenie, bagnety, które można nabyć w kasie wraz ze stosownym zaświadczeniem. Opuszczamy już muzeum. December 44, naprawdę miejsce jest warte uwagi, jakbyście byli tutaj w okolicach. Jest położone przede wszystkim w cudnych rejonach, coś podobnego jak do naszych Bieszczadów. Bolonia zupełnie inna architektura, inne budownictwo. Ludzie milsi jacyś tacy, jak jeździmy po Europie. Naprawdę dobrze się tutaj czujemy. To sam ten czołg, jak go będziecie mijać, sam ten czołg robi wrażenie. Parking zaraz jest koło muzeum, oczywiście bezpłatny. No nic, do zobaczenia w podróży dalej. Idziemy na spacerek 12 km. Taki rekreacyjny. Jak tropu nie zgubimy oczywiście, jak zawsze to będzie 12. Jak nie, to będzie dłużej. Gdzie szczęście moje idziemy dzisiaj? Do parku. Poza tym, jakieś bliższe informacje? Idziemy jakąś zaporę obejrzeć. Jak się temu uda dojść. Taka lejtowa ścieżka podobno parkowa. Więc w zasadzie bez żadnego przygotowania z marszu. Idziemy, moi drodzy, na torfowiska tak zwane. Coś jak tarnawa. W Polsce już o tej porze, z tego co żeśmy widzieli w telewizji, już że wszystkie liście żółte. Oglądamy zdjęcia z Bieszczad. Już też kolorów dostaje, a tutaj to się dopiero wszystko zaczyna, jeszcze 2 tygodnie. Zresztą mniej więcej takie przesunięcie wegetacji jest miesiąc czasu tutaj, bo trawa już się zielona robi w lutym, początek marca, a u nas trochę później, tak koniec marca. No i u nas w Polsce jest dużo więcej zwierzyny, mi się wydaje. No zwierzyny na pewno jest dużo więcej. Tu jak jest, te parki wszystkie, to te zwierzyny są chronione. Siedzą w klatkach. Wilki mają tutaj, Ardeny niby dosyć duże pasmo górskie, ale wilki w klatkach siedzą w parku zamkniętej. U nas można na wolności, chociaż jak ktoś ma bardzo wyjątkowe, wybitne szczęście, to spotka wilka. Bo spotkać wilka czy niedźwiedzia to jest problematyczne. Ale jak się ktoś zna i wie gdzie i szukać, to znajdzie. Nie wycina się tutaj drzew na taką skalę jak w Polsce. Ja serce kroję, jak człowiek przejeżdża przez Bieszczady i jest wywożone te drzewo i te bandyci wycinają wszystko stare. Połacie leśne tutaj są. Wojnę pewnie pamiętają wszystkie. Ale cudnie porośnięte to wszystko. U nas ja tak niespecjalnie widziałem, żeby całe takie połacie były takim mchem porośnięte. Ale jest piękny. Zwykły las, jest tak cudny. Sytuacja staje się napięta. Doktor Gogle twierdzi, że jesteśmy na miejscu. A my tu jeszcze nic nie widzimy oprócz jakiegoś płotu, ale może to jest to. To zwykle z naszym szczęściem. Na wesoło. Na wesoło trzeba wszystko brać. Najważniejszy ruch, że człowiek się ruszy.
końcu nie wiem, jak człowiek zaplanował. Zawsze coś. Zawsze jest coś. Albo się nagle nie zobacz. Droga skończy. Albo się kraj skończy, bo i taka sytuacja była. Koniec Polski. Tak, koniec drogi, koniec Polski. Polski. Albo nie trafimy w odpowiedni wyłom w rzece, żeby dopłynąć na miejsce. Idziesz 12 km z mapą Google, docierasz do niczego. Docieram dokładnie. I tak całe życie pod górkę. Zakaz wstępu, nie wolno tutaj wchodzić, że to jest miejsce spokoju. Ruhrplatz vor Tieren. Nicht betreten. Że ostoja zwierząt to jest. Choć jest za zimno, żeby w nocy kimać. W nocy jest 2-3 stopnie ciepło, a my nie przygotowani tego, żeśmy zabrali graciarni na takie krótkie wyjście. No i zrobimy kiedyś podejście numer 2, jak do wielu atrakcji turystycznych, żeśmy robili, a czasami były 4 podejścia, bo i tak się zdarzało. Polecamy ogólnie Belgię. No, Belgia jest piękna. Ja, jeśli mam porównywać Holandię, którą doskonale znamy i jest mało miejsc, w których żeśmy w Holandii nie widzieli, i tych miast dużych, ale i tych takich kameralnych miasteczek, to moim zdaniem Belgia ma lepszy klimat. Przede wszystkim w Belgii można lasy spotkać, czego w Holandii nie ma. Obeszliśmy jeszcze te kanały dookoła, gdzie wujek Google nas skierował. Niestety nie znaleźliśmy tego pomostu, po którym można by się było przejść przez te torfowiska. Trudno. Ale i też było warto się przejść. I Kinusiu, co powiesz w tym temacie? Idę. Smutna, rozdrażniona, zadowolona, szczęśliwa, nieszczęśliwa. Odnaleziony. W związku z tym, że go nie ma, bo zeksplorowane wszystko dokładnie. Ale zadowolona. Fajnie. Słuchaj, w ogóle to nie wiem, czy wiesz, ja byłem od samego parkingu przekonany, że my idziemy na zaporę, nie? Bo tak mi powiedziałaś, nie? Ja myślałam, że to w jednym miejscu jest zapora i to parkingu. Aha. Się jednak okazuje, że nie. No i się okazało, że ani zapory, ani torfowisk nie było. Ani zapory, ani torfowisk. A od tego miejsca, gdzie żeśmy dotarli, czyli 7 km od auta, pisano, że ta tama jest jeszcze. Ale jak to było 7 km od tego miejsca? Ale jak 7 km, jak myśmy w jedną stronę ponad dychę walnęli, nie? No, słuchaj, zrobiliśmy ponad 20 km z buta i to ci powiem chyba, ja nie wiem ile. No miało być 12. No, wyszło jak zawsze. Nic tam, już jesteśmy na miejscu z powrotem, przyjemny spacerek. A nic, mamy tu. To co, ja już samochód przestawię, wiesz? Obrócę się tylko, wiesz, tutaj. No pomału. Jak widzicie, przeparkowaliśmy samochód, bo nie było internetu tutaj. I tam gdzieśmy stali na tym parkingu wczoraj wieczorem. Jesteśmy w Valleloot. Jakieś 15 km dalej. Co, jedziemy powoli do domu. Pogoda się rozsypała, tak więc nie ma sensu siedzieć tutaj. Miejsce takie zacisnę. Oczywiście była kontrola policji, jak zawsze w takich miejscach bywa. Okazało się, że jesteśmy na jakimś prywatnym parkingu, ale jak tutaj przy tych kontrolach zawsze grzecznie. Miło uśmiechnięty pan policjant, zdziwiony, że to kamper w ogóle i chwilę żeśmy pogadali. Nic, do następnego razu. Już za tydzień.